Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora Train Simulator 2022, czy już nie wiem, jaka to jest dokładnie wersja, bo to ciągle się zmienia. Po prostu Train Simulator. I dzisiaj pojedziemy sobie pociągiem szybko, wjeżdżam z Hamburga do Kale, ja ci nie mylę. Tego ranka musisz zatrzymać się w Hamburg, Lüneburg, Uelzen i Kale. Swoją zmianę zakończysz na stacji w Hanowerze. Otwórz drzwi i pozwól pasażerom wsiąść do pociągu. I to właśnie teraz zrobimy. Otworzymy drzwi i pozwolimy pasażerom wsiąść do pociągu. AFB. AFB. No właśnie, jestem też ciekaw, czy mi AFB będzie chciała odpowiednio działać. Jakiś przełączeń od drzwi, który niekoniecznie współpracuje z tymi drzwiami. Super. Pociąg gotowy do jazdy w kierunku Hamburga. Hamburg, Hauptbahnhof, Gleis 13. Mamy się zatrzymać w Hamburg, Gleis 4. No i to wygląda do miejsca pasażera. O. Jest lepsza kamera. Pięknie, czego chcieć więcej? Fajnie, deszczyć jeszcze pana. Więcej jeszcze niemiecką sygnalizację kojarzę. Gorzej z innymi, ale niemiecką jeszcze wiele kojarzę. Krótki ten pociąg. Myślałem, że one dłuższe. Zielone światełko, pięknie. Rozpędzamy się do 60, jak to jest napisane, zaraz będzie 80. Jeździ pracę w nocy, a ten pociąg daje sobie naprawdę nieźle. AFB. AFB. Aha, i zaczyna hamować pięknie. Czy AFB działa? Działa FP. Super. Już mi się podoba. To jest właśnie fajne w tych niemieckich pociągach. Ale i ograniczenie do 80.
Nie, tu jest chyba nie widzę, 80. Myślałem, że jeszcze bardziej ograniczona prędkość będzie. Miało być niby 120 już, ale to torowa prędkość to jest pokazane. Widzicie, drodzy Państwo, to pokazuje torową prędkość, a nie prędkość semafora. Czas będziemy mogli szybciej jechać, chociaż niby od tego. Dobrze, zaufajmy temu. I rozpędźmy się w takim razie. Tak, możemy się rozpędzać. Pociąg towarowy właśnie przejechał. Co się patyczkować, trzeba wydać. Się nie mogło od razu na tej kamerze uruchamiać, tylko muszę zawsze przeklikać ją. Jaki problem jest? Po co nam jest ta wycieraczka?
i stoimy w Hamburgu. Oczywiście po co byśmy mieli zostanąć tam pod daszkiem, tam gdzie jest budynek stacyjny, tam żeby pasażerowie mieli blisko do dojść. Nie, my mu podciągamy pod sam koniec peronu. Pod sam tu wskaźnik H. Halt, czy jakoś tak po niemiecku by to było. Dobra, robota teraz jedzie do Lunenberga. Poruszamy do Lunenberga. Że żadne przestery się tu nie robią, jeśli chodzi o dźwięki symulatora. Dobra, więcej mocy, moi panie. Przyspieszamy. Dawaj się, zapiszmy sobie. Się wybierze. LZB się włączyło swoje. Dobrze. Jak działa LZB? To jest idealne.
powiedzieć, zaczyna. Ciekawe. A co najlepsze, że u mnie też zaczęło właśnie. Więc symulator chyba zmieniłem z realną porządą, próby powiązane. Śmierć mi się tylko chce z tego. No wiadomo, że to nie jest. Niestety te monitorek jeszcze tego nie pokazują, pokazują mniejszą prędkość, nie musimy zobaczyć, ale większej. W ogóle jest wyłączona izolacja ZIFy. Dlatego ZIFa nie działa. Jestem w symulatorze, nie wiem jak ją włączyć. Czy się da w ogóle ją włączyć? W Train Simulatorze wiem, ale tutaj nie. Ja muszę oczywiście sędzią ją włączyć. Tak, dla urealnienia rozgrywki. Zazwyczaj tylko trzeba pilnować, czy wszystkie systemy dobrze działają. Resztę już sobie pociąg sam robi. Ja praca maszynisty w tych czasach. Na czego to dochodzi, nie?
nadzieję, że teren trochę dłużej. Z prędkością 200 km na godzinę niż wcześniej. Aktualnie na razie się nie zdążyliśmy dobrze do tych 200 spędzić. A teraz pojedziemy kawałek dalej. Jak to wygląda z widoku pasażera? Jazda z taką prędkością. Przestało padać, a ja wycierać mów nie może. Ajajku, ajajku. Psuję tylko dobrą gumę. Co się tak rozpędza? Bo nie będzie musiał za bez kończyć, nie będzie hamować. Będzie hamować, ale za dwa nie dajcie skończyło się NZ2? Aż mi się wierzyć nie chce. Bo mi się, że przed stacjami oni kończą zawsze. O, to mi się pomyliło.
Pięknie. I w tym momencie zakończymy ten odcineczek. Kontynuacja nastąpi już w następnym naszym spotkaniu, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.